porządku, wymieniamy power cele. Te sobie damy do ładowania, tak. Mamy seteczkę. Tu możemy dać. Tu. Powiedzmy sobie, że to dokończymy. Wodę jedną też możemy wziąć. Wiecie, co bym zebrał w dużych ilościach? To, czego nie ma tam bardzo głęboko pod ziemią, czyli koral stołowy. Znaczy pospolity koral. To jest koral pospolity. My go nie mamy pod wodą, a on jest potrzebny do robienia wody. W bardzo prosty sposób. Wystarczy ten osad mieć, znaczy... O, Jezu! Ale my mówię, czekajcie, musimy trochę postrejfować, dobra. Płyniemy stąd. Wrotki. Dobra. My go sobie gdzieś tu wciśniemy. No idealnie. Mamy te baterie, tu bym wymienił. O, tu 100%. Tu 100% i myślę, że możemy płynąć. Przypominam, głębokość zgniotu 1500. Komu w drogę, temu go. Zapiszę, bo ostatnio jak żeśmy tak płynęli, to skraszowało dwa razy pod rząd w grę. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzieś tutaj przy rafie. Czy to jest prawda, że Subnautica można na VR uruchomić? Można, tylko że to jest VR okulusowe, czyli takie, że się siedzi w miejscu i rozgląda. Gra się chyba normalnie na myszce i klawiaturze. To dla mnie jeszcze by mogło jakoś wyglądać, a to sobie sprawdzę, ale dla was to będzie wyglądało tak. Tak będę kręcił kamerą, pewnie ona będzie jakaś taka, wiecie, na jedno oko albo na ćwierć. Pamiętacie, jak te gry, to nie jest taki VR, jakie wy sobie wyobrażacie. Ale ja bym chętnie w sumie zobaczył, ten podwodny świat wygląda. W wirtualnej rzeczywistości. Płyniemy do wnętrza Ziemi teraz. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Jakiś dopalacz by się przydał do tego statku. Tą jaskinię, do której płyniemy, wiemy jak znaleźć, bo musimy tak ominąć las grzybków. I później są te takie, wiecie, niebie-błękitne rzeczy spod tego. Wiecie co? A nie, dobrze jest. Myślałem, że mi światła zgasły, to się po prostu ciemno zrobiło. Ona jest za lasem grzybków. Ludzie mówią, że to się jakaś rzeka nazywa podwodna, czy coś takiego, nie wiem. Bo to chyba chodzi o to, że tam są takie wodospady, rzeka kwasu, czy coś w tym rodzaju. Tak to nazywają widzowie. O, widzicie, zaczyna się, tu jest taki grzbiet. Wzdłuż niego płyniemy. Jak już się te pojawiają, to już znaczy, że dobrze jest tutaj. W sumie tą wyspę od lewej bierzemy, jeśli się nie mylę. Po lewej powinien być grzybowy las, a przed nami... O, no trochę przed nami, dobra, to jednak grzybowy las jest przed nami, ale tu po prawej zaraz się pojawią te wodorosty takie świecące. To rów marsjański. To jest, może być rów marsjański. No, kamera, jakie teraz w ogóle są te projekty, że dno oceanu badają, nie? I gdzieś tam rów marsjański, czy nie wiem, gdzie oni tam siedzą. 10 km pod powierzchnią wody. I znajdują jakieś brzydkie zwierzaki. No właśnie taką mają takie roboty. Tu się nie musicie bać, bo on mówi, że uzyskaliśmy maksymalną głębokość, ale
Chodzi o to, że mamy z tyłu taki ten. Znaczy mamy w bagażniku Simota, nie? Ten statek. I to jest jego komunikat. No, widzicie, tu się ten zły boss pojawi, znaczy boss. Jakiś taki chyba groźniejsza ryba. Trochę się, powiem wam, ciemno zrobiło. Tu gdzieś pod nami powinno być... Tylko teraz nie wiem dokładnie gdzie. O, jest, dobra, to jest to. Widzicie? Jest wpłynięcie do tej jaskini. Jak sobie zobaczycie na mapę, to jest, tam jest nasza łódka, a tutaj jest ta wyspa z bazą obcych. Ciekawe, co za grzyby, bo to nie są kwasowe grzyby. Czy to są kwasowe grzyby, tylko mają inny kolor? Jak myślicie? A kurde, sprawdzę, może to są te z aerożelem. Grzyb głębinowy. Powiem wam tak, kurde, słabo, jeśli chodzi o... Czekajcie, chcę tą kulkę wyrzucić, tylko się... No właśnie, się boję, że ona mnie zatruje. Kurde. Nie myliłem się co do niej. Okej. No dobra, schodzimy do tej głębiny. Jak jesteś tak głęboko, to krew też ma inny kolor, niebieski albo zielony, nie pamiętam. Ale co, która krew? Moja krew? Czemu by miała mieć inny kolor? To jest nielogiczne. To brzmi nielogicznie, to nie ma sens. Ja ci powiem, jak będę widział żelową roślinę, ale już się domyślam, że jakieś kuleczki ma mieć, tak? No, będę szukał. Jak czarna kupa z różowymi bąblami. No tak, nie ma tu nic takiego. Dobra, czekajcie. Tu się płynie, wpływa się do takiej wielkiej jaskini właśnie, którą widzimy. Na dnie jest ten kwas, a my musimy wzdłuż lewej ściany, gdzieś będzie skręt w lewo. O Jezu. Co u mnie? Naprawdę? Dobra, płyniemy. Są w ogóle, na dnie są jakieś ryby, co jak się je zje, to się strasznie pić chce. Postaci. Tam jest chyba jakaś dziura i to może do niej trzeba wpłynąć. Albo nie. Nie, do dziury się chyba nie wpływało. Bo ja wtedy wpłynąłem do dziury i tam nic nie było. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba tu się gdzieś wpływało. I tu powinien być wodospad w dół. Aha. Patrzcie, jak to wygląda. Dobra. No i tu znajdujemy się w tym głównym pomieszczeniu. W lewo jest baza obcych, która jest podobno jeszcze niedokończona, bo jakby ta fabuła z obcymi... No nie jest do końca zrobiona. A w prawo płyniemy przez drzewo do głębin. Homozygota wyjaśnił, jak ten, czemu krew ma inny kolor pod wodą.
że woda zatrzymuje niektóre długości światła i później krew inaczej wygląda. Ale ciągle jest tak naprawdę jest czerwona dla nas. Ciągle to ta sama krew, tylko ma inny kolor. Szukam tych aerożelowych grzybów, czy nie wiem co to tam ma być roślin. Tu jest to drzewo, no wygląda nieźle, powiem wam. Wiecie co, tak mnie trochę kusi, żeby podpłynąć, bo ostatnio żeśmy do niego nie podpłynęli. A czemu żeśmy tego nie zrobili? Tylko nie wiem, czy żeby się na mnie nie rzuciły te zwierzaki, bo one jakieś takie są nieagresywne. Nie wiem, czy nie do czasu. Coś zaszumiało. Nie wiem, co to znaczy, jak tak szumi. Jedno mnie martwi, tu nie ma rybek żadnych, a ja będę potrzebował jeść za niedługo. No mora, płyniemy, może będą jakieś podwodne super ryby. Drzewo opuszczamy i płyniemy dalej. O! Tutaj coś? Nie, to jakieś zwykłe porosty. Zbudować bazę w tym miejscu, o kurde, tylko że tu nie ma chyba materiałów za bardzo, żeby bazę budować. No tytan jest, no to jest podstawa, żeby tytan był, nie, a tu nie ma, chociaż w ścianach może być. No i teraz jesteśmy w takiej miejscówce, widzicie? Już jakby kończą te rybki. Tu jest taka skarpa i myśmy tu ostatnio nie mogli dopłynąć, bo jak zauważycie, już jesteśmy na 900 metrów, a myśmy mieli maksymalną głębokość 900. Więc ja tylko wyszedłem ze statku i tu na dół sobie, wiecie, podpłynąłem w pław, no wiecie jak. Kurde, nie wiem, czy ja się bez tego jedzenia trochę tak słabo to widzę. Nie chciałbym umrzeć z głodu pod wodą. O. A nie, pływają ryby, to czekajcie. Dajcie mi sekundę, niech ja sobie rybę złowię. O kurde, tu jest ten boss. Znaczy boss. To nie jest boss, ale... Wolałbym, żeby on mnie nie spotkał, bo... Bo tak naprawdę, no nie wiem co, do czego on jest zdolny. On tylko raz gdzieś się tam przy mnie pojawił, ja od razu uciekłem. Możliwe, że jak podpłynie, to mnie na dwa hity ściągnie. Dobra, ryba. Bydlak. Zobaczcie jeszcze, czy na pewno ta baza obcych jest niedokończona, bo może się zbugowała. Aha. Nie no, my się wtedy restartowali, nie? Mi się wydaje, że ona jest jednak niedokończona. Dobra, i co to jest? To daje nam jedzenie i wodę. Uuu, ta dobra rybka. Nie wiem, czy zauważyliście. Kurde, przejadłem się. Aj, trzeba uważać na to. Wiecie, przejadłem się i mi spadło wszystko. Nie wiem, czy to się wyżygałem, czy co, na czym to polega. Dobra, mamy to. Gdzie myśmy byli? Tutaj, tak? Wpłynęliśmy dopiero co tam z góry. No i tu się zaczyna, patrzcie co tu jest, lawa jakaś. Kominy, w prawo jest jeszcze głębiej.
dobra. O Jezu, Jezu, Jezu. Dobra. Nurkujemy. Zobaczymy, co jest głębiej. Lawa wygląda nieźle. Jak od góry? Od góry to nie wiadomo. Ogólnie niewiele widać, no ale jest jakiś sufit w tym wszystkim. Tu widzę jeszcze jakieś takie konstrukcje jakieś, widzicie, tu jest jeszcze jakaś grota głębiej. Jedno mnie znaczy jestem zadowolony z tego, że najprawdopodobniej nic wielkiego się tu nie zmieści, tak? Widzicie, że to jest takie ciasno. Ktoś mówi, że tu jakiś smok ma być, ale to chyba ściema jest. Smok by tu nie wlazł, nie? Rozmiarowo. O, tu jest taka dżownica, czy jakaś go... O kurde, co to jest? Dobra, widzę, że tu trzeba płynąć. Tu nie byliśmy jeszcze nigdy. Never ever. Co to? Aha, dobra. Nasikała na nas. No i powiem wam, że sam nie wiem, co tutaj nas może czekać. Na ilu jesteśmy? 1200. Widzicie, co się zespawnowało? To jest kolor tylko, czy tam są jakieś takie... Aż to sprawdzę. Widzicie, tam jakieś takie grzybki jakby przy ziemi są. Zobaczyć, czy to jest kolorowe, czy to jest do... No nie do zebrania to jest. Tu raczej same diamenty będą i uranit. A nie, siarka! Tego jeszcze nie było. Coś mnie tu chyba atakuje. No dobra, nie wiem, ile tej siarki mi tam będzie potrzebne. Wezmę sobie kilka sztuk. Będzie na zaś, jakby co. Okej. Wchodzimy, płyniemy dalej. No i nie wiem czego, bo ja tu jestem w jakimś dole, ale co tam u góry? Nie, u góry chyba nic nie ma, chyba jest do przodu. I robi się tak trochę niebezpiecznie moim zdaniem, bo robi się duży teren otwarty. A duży teren otwarty to dla mnie... No to nie... O kurde, coś tam jest. Co to jest? Za żuk jakiś tam płynie. Widzicie go? Ale to nie... O fuck. To chyba nieduże. O Jezu. Boję się tam wypływać, wiecie? Się boję, że nas nagle coś zaatakuje. Czy wy coś o tym wiecie? U góry się coś świeci. Jajo świecące. Powiem wam tak, od dołu wygląda, jakby miało nic nie być, nie? Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tak trochę jakby się tekstura nie załadowała przy okazji. A od góry?
Kurde, może to niedokończone jeszcze, a ja tu wpływam. Nie chciałbym utknąć. Co o tym myślicie? No bo to... Zapisz. Kurde, chyba zapiszę. O, fuck. Zostałem z tyłu. Trwa zapisywanie. Puść zapisywanie. Puść mnie. Coś mnie wessało. O, kurde. Wyjdź do menu. Tak, mam nadzieję, że się nie zepsuło. Coś ci chodzi po kadłubie. No i co? Ma obcego na statku. Dobra. O Jezu. Wiecie co, zamkniemy grę. Mam nadzieję, że mi się safe nie uszkodził albo coś podobnego. To by nie było fajne. Może nie trzeba było na tym eksperymentu, ale to myślę, że to nie ma znaczenia, czy eksperymental, czy nie eksperymental. O kurde, powiem wam, 3:18, tak jakby 20 minut temu. Nie wiem, czy to nie jest, jak żeśmy wypływali tam dopiero. O kurde. Wiecie co? Dobrze i źle. Bo żyjemy, no ale to trochę niefajnie. Bo nas zrespiło obok statku naszego z powrotem. Mi się już trochę odechciało tam płynąć teraz, w tym momencie. Może sobie przerwę zrobimy od Subnautiki. Co wy o tym myślicie? No... Trochę nas gra wykiwała chyba. Dobra, nie jest najgorzej. Mogło nam save'a uszkodzić i mogliśmy w ogóle sobie już nie pograć. A tak patrz jak... No, to jednak... To jest jednak solidny kawał gry. No to nic, to wrócimy tam. Patrzcie, jak tu są te kamery, nie? Chyba, którymi my patrzymy. Jak gdzie ona jest? Może tu gdzieś? I od dołu jedna. Nie widzę tej kamery. Może ona się wysuwa, jak ja do niej wchodzę. Dobra, zapisujemy. Teraz się zapisała. I zagramy sobie w Rimworld chyba.